Dzień dobry. Oto pobudka dnia kolejnego. Właśnie wstaliśmy. No i powoli się zbieramy kolejnego dnia. Pogoda, jak widać, taka se. Więc co, no zbieramy się, jedziemy. Niby ma nie padać. Wciąż jest 24 stopnie. Także do później. Na szczęście, jak tylko wystartowaliśmy, pogoda od razu się poprawiła i od razu jest przyjemnie. Słonecznie i w ogóle. Do przejechania mamy raptem parę kilometrów i już wylądujemy na plaży, do której się wybieramy. Czyli w zasadzie już. No tak, nie najeździliśmy się, daleko to raczej nie było. Miejsce, w którym jesteśmy, no wypas, zobaczcie. Nazywa się Hamlet of Meneham i naprawdę wygląda wyśmienicie. No zobaczcie, te kolory, te łódki, to morze. Pięknie. Aczkolwiek w sumie motocykl z moją córą wygląda jeszcze piękniej. Wow. No i co? Wypas miejscowa. No i parę kamyczków też tu nawiało. A może ktoś przytargał? Tak czy inaczej, jest pięknie. A na dokładkę ten kolor i ta piaszczysta plaża. No po prostu miodek. Myślę, że moja żona byłaby zachwycona. Mnie bardziej cieszą kamienie tak naprawdę i kolory. No ale jest fantastycznie, nie da się ukryć. Także trzeba zrobić jakieś zdjęcia na pamiątkę. O proszę, to dla mamy. Tu dziecko się wydurnia, ale przynajmniej pokazuje to, że jesteśmy w dobrym nastroju. Ale jak w takim miejscu nie być w dobrym nastroju? No popatrzcie tylko na to. Moim zdaniem jedna z piękniejszych plaż. Cały ten widok, mój motocykl, córa, no i te łódki z tymi kolorami. Rewela. Ale czas jechać w następne miejsce, które tak naprawdę nie jest daleko. Zanim pojechaliśmy w kolejne miejsce, postanowiliśmy najpierw dokładnie przyjrzeć się tej okolicy. Bo tych plaż tutaj było wiele, dookoła była taka lokalna droga, którą postanowiliśmy się przejechać i zajechać tu i tam. Oczywiście cykliści, niestety, ale patrzcie na to. No trzeba przyznać, że jest to niezłe. Także ten cały fragment objechaliśmy, tą plażę tutaj objechaliśmy dwa razy prawie, ale chyba było warto. Warto też dodać, że w tej okolicy jest pełno kempingów, które praktycznie są tuż nad morzem, na prawie że na plaży, gdzie można podjechać samochodem czy motocyklem dokładnie prawie pod sam namiot. Także no rewela. Ale tak czy inaczej, no pora jechać w kolejne miejsce, tak jak powiedziałem. Będziemy trzymali się linii brzegowej, tak jak widać. No jedziemy do kolejnego punktu. A plan na dzisiaj, no mamy zamiar zrobić w okolicach 200-300 km w porywach, no, odwiedzając parę fajnych miejsc, zupełnie się nie śpiesząc. No i mamy nadzieję, że... No i mamy nadzieję, że będzie pięknie tak jak do tej pory. Dojechaliśmy do kolejnego punktu, którym tak naprawdę jest droga. A dokładniej droga na wyspę. Tak to przed nami. Tylko szkopuł z tą drogą jest taki, że to jest droga podwodna. A dokładniej rzecz biorąc, jest tutaj tabela przypływów i odpływów i tak naprawdę jedziemy teraz sprawdzić, kiedy jest odpływ, kiedy jest przypływ i czy będziemy w stanie tą drogą przejechać. Czekaj, powiem ci, która jest 13 z... nie. Chyba tak. 13. Aha, a potem? Ale jak szybko pojadę, to... No niestety, właśnie w tym momencie zaczął się przypływ i już nie można wjeżdżać, a następnie będzie można przejechać tą drogą o 21:00, no także trochę do bani trafiliśmy, no ale cóż można zrobić. Przynajmniej rozejrzymy się po okolicy i zobaczymy, jak tutaj wygląda. A tutaj widzicie, pod wodą jest ta droga, tam pod tymi łódkami. Stojąc tak i patrząc się na te łódki, pomyślałem sobie, no szkoda, że drona nie mamy.
ale potem jak wróciliśmy do domu, to stwierdziłem, a poszukam, czy czegoś nie ma w internecie. I tak trafiłem na stronę Williama, do której dam wam link pod spodem, i u niego znalazłem coś takiego. No popatrzcie tylko, jak to wygląda z lotu ptaka. Na te wysepki chcieliśmy tutaj wjechać. Ale myślę, że tak naprawdę wjechać to jedno, ale wygląda to lepiej z lotu ptaka niż na żywo. Ale tak naprawdę trzeba się zbierać, bo nie ma co stać i się gapić na drogę zalaną wodą. To bez sensu. Teraz wciąż trzymamy się wybrzeża, ale niedługo trzeba będzie z niego odbić. Dojeżdżamy do miejscowości, która nazywa się Morlaix. Jest naprawdę fantastyczna, ale zanim tam dotrzemy, jeszcze trochę fajnych nadmorskich widoków. Zanim dobiliśmy się do miasta, jeszcze czekała nas taka fajna droga z zakrętami. Naprawdę fajna zabawa. No a tutaj już docieramy do cywilizacji. No i mamy samo Morlaix. A w tle widzicie całkiem znany wiadukt w Morlaix, który znany z tego, że powstał w XIX wieku, ale został zbombardowany w czasie II wojny światowej. No ale jakoś tam przetrwał. Wysoki na 62 metry, długi, nie pamiętam na ile, ale całkiem okazały tak naprawdę. I w ogóle całe miasteczko jest przepiękne, muszę wam powiedzieć. A tak naprawdę to wcale o tym nie wiedzieliśmy, gdy tam jechaliśmy, po prostu trafiliśmy tam zupełnie przypadkiem, tamtędy przebiegała nasza trasa. A jak wjechaliśmy, to było tak wow, wow. Samo miasteczko naprawdę przepiękne. No spójrzcie na te wszystkie budynki, już abstrahując od samego wiaduktu. Głowa nam się prawie obkręciła. No szkoda, że nie mieliśmy czasu zostać, ale potem dowiedzieliśmy się od różnych ludzi, że warto do tego miasteczka wybrać się tylko po to, żeby zostać tam na dzień czy dwa i sobie pozwiedzać. No my w sumie później żałowaliśmy, że tak też nie zrobiliśmy, ale będzie co robić następnym razem. A tymczasem ruszamy w drogę do kolejnego punktu, który też jest tak naprawdę niesamowity, ale to zobaczycie za chwilę. A w tym momencie jesteśmy już coraz bliżej Normandii i tak naprawdę widać po tych plażach, że to już prawie Normandia. Naprawdę w tym momencie wydaje się, że to już nic wyjątkowego. Droga jak droga, parę zakręcików, ale było naprawdę bardzo przyjemnie. Czego chcieć więcej? No a tutaj zjeżdżamy z powrotem do wybrzeża, no i sami zobaczycie, czy jest nudno, czy nie. Nie wiem jak wam, ale mi się strasznie podobały te domy tutaj. Te skały też. No i oczywiście nie mogłoby zabraknąć chateau. A przed nami tam w oddali nasz kolejny cel podróży. Tyle tylko, że trzeba tutaj stanąć na parkingu i dojść. A punkt nazywa się, cóż za niespodzianka, Dom między skałami. No ktoś bardzo się wysilił, żeby to nazwać. Tak naprawdę jeden już dzisiaj widzieliśmy i dało się tuż koło niego przejechać. Ten jest trochę w oddali, ale chyba jest fajniejszy. No i jest też bardziej znany od tego poprzedniego. Mógłbym w tym miejscu mieszkać, tak szczerze mówiąc. A przynajmniej tak mi się wydaje. No ale dobra, chatka odhaczona, ale to nie znaczy, że w tym miejscu już nic więcej nie ma. Zatem pokręcimy się tutaj jeszcze po okolicy, no i zobaczymy, jak to wygląda. Wygląda to całkiem ciekawie. No te domy między tymi skałkami wszystkimi, no naprawdę robią wrażenie. Plus te kolory, plus te rośliny. No jak dla mnie gruby widok.
Wiem, że oglądają mnie ludzie też, którzy lubią offroad, więc specjalnie dla nich... Dobra, tupa to nie offroad, ale chęci miałem dobre. Wiecie, co mi się tak naprawdę podobało strasznie we Francji i w Brytanii? To, że praktycznie do każdej plaży można dojechać. Coś, czego nie ma nawet w Polsce, nie mówiąc już o UK. Naprawdę można wjechać praktycznie wszędzie. Dobra, dość już tych offroadów, pora wracać na asfalt i tak naprawdę toczyć się powoli w stronę hotelu. Możemy jeszcze przez chwilę nacieszyć się widoczkami, ale za chwilę dotrzemy do dość okrutnego hotelu Campanile. Dlatego, że tym razem po prostu chcieliśmy normalny hotel z dwoma osobnymi łóżkami i żeby nikt nam nie wmawiał, że tak napisał właśnie w opisie. Zatem tym razem wychodzę z założenia, płacę, wymagam. Płacę całe 45 euro ze śniadaniem, więc będę wymagał, jakbym zapłacił 200. A tymczasem to jest wszystko na dzisiaj, ale to nie jest koniec naszej podróży. Będą jeszcze kolejne odcinki, których jeszcze sporo będzie się działo. No i owszem, będzie się działo, bo będziemy w takich miejscach jak na przykład to... Nie, w tym już byliśmy, ale w tym nie. Ani w tym. Będziemy też tutaj... Zobaczymy również to. No i oczywiście zobaczymy też to, a także to. Zatem do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę. Dzięki i na razie. Cześć.